Wraz z nowym rokiem ruszyły prace nad Nord Stream 2 i tym samym ruszyły prace nad zacieśnieniem niemiecko-rosyjskiej kontroli nad Europą Środkowo-Wschodnią i nad Polską. Co może Polska zrobić, żeby z tej kontroli się jakoś wyzwalać? O tym będę rozmawiał z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH 24 TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest Prawda, a dzisiaj moim gościem jest pan profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, szczęść Boże, panie profesorze. Dzień dobry, szczęść Boże. Na początku, Szanowni Państwo, zachęcam do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy już przedmiotem cenzury, przedmiotem ataków ze strony YouTube'a. Jeżeli mamy dla Państwa móc dalej pracować, musimy budować własne platformy. Do tego potrzebne jest Państwa wsparcie. Jak go można udzielić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Panie profesorze, chciałbym porozmawiać przede wszystkim o gazociągu Nord Stream i być może jakichś nowych perspektywach geopolitycznych wynikających także z budowy tego gazociągu, jakie się dla Polski otwierają za prezydentury Joe Bidena. Pan profesor, mówiąc o gazociągu Nord Stream 2, podkreśla zawsze, tak zresztą jak czyni to większość polskich polityków prawicy, że jest to projekt geopolityczny i ma takie właśnie geopolityczne znaczenie. Co to tak naprawdę znaczy? Dlaczego jest to projekt geopolityczny i w jakim celu jest właśnie geopolitycznie tworzony? No, jest geopolityczny, dlatego że zmienia, moim zdaniem taka jest intencja twórców tego projektu, zmienia układ sił w Europie Środkowej. Oczywiście można powiedzieć pod względem energetycznym, tak, zaopatrzenia w energię, w gaz, ale tak naprawdę, jak wszyscy wiemy, no, energia jest rzeczą podstawową, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, więc w związku z tym ma też znaczenie polityczne. No też wszyscy zgadzają się co do tego, że Rosja używa też polityki energetycznej i w ogóle swojej polityki gospodarczej do wywierania wpływów do celów politycznych czy geopolitycznych. No Nord Stream 2 jest, tak zresztą jak Nord Stream 1 na mniejszą skalę, jest inwestycją, która po pierwsze oczywiście sprawia, że przesył gazu nie będzie się odbywał przez dotychczasowe gazociągi głównie, a więc wszyscy wiemy, że ten tranzyt idzie przez Polskę, Ukrainę i tak dalej, co sprawia, ponieważ sprawia, że ten przesył gazu jest w jakimś sensie zależny, oczywiście, czy podlega pewnej kontroli przez politycznej, również przez Ukrainę i przez Polskę, prawda? Niezależnie od wszystkich uwarunkowań tutaj gospodarczych, takich warunków gospodarczych i organizacji gospodarczej tego przesyłu. No na przykład jest wtedy oczywiste, że gdyby Rosja chciała odciąć czy zmniejszyć dostawy gazu na Ukrainę, no to wówczas oczywiście dotyczyło to również przesyłu tego gazu dalej na zachód. Więc to jest próba obejścia, prawda? Obejścia tych dróg przesyłu gazu przez Polskę, Ukrainę i dostarczenia tego bezpośrednio do Niemiec, tak jak było z Nord Stream 1. No, Nord Stream 2 jest potężną inwestycją, co pozwalałoby Rosji szantażować i wpływać bardziej na sytuację na Ukrainie, też wpływać sytuację na Polskę, chociaż Polska oczywiście podejmuje wysiłki, żeby się od gazu rosyjskiego uniezależnić jak najbardziej. To jest ten projekt Baltic Pipeline. No, z drugiej strony jest to też projekt, który zwiększa z punktu widzenia niemieckiego, bo też nie zapominajmy, że to nie jest projekt tylko rosyjski, bo tak się często mówi też w Unii Europejskiej, tylko to jest to projekt niemiecko-rosyjski, a z punktu widzenia wewnętrznych
spraw unijnych, jest przede wszystkim projekt niemiecki, więc Niemcy wyraźnie dążą tutaj do takiej roli, że to właśnie Niemcy byłyby dystrybutorem gazu na całą Europę Środkowo-Wschodnią, nawiązując do bezpośrednio, jakby rozwijając te bezpośrednie kontakty w dziedzinie właśnie dostarczania gazu z Niemcami. Jeszcze dodam tylko, że niedawno pan prezydent Steinmeier powiedział, że to jest się broni tej inwestycji jako ostatni pomost łączący Niemcy czy Europę z Rosją, więc to co jeszcze raz podkreśla znaczenie geopolityczne tego projektu. Oczywiście strona niemiecka, szczególnie kanclerz Merkel zawsze mówi, że to nie chodzi o politykę, nie chodzi o geopolitykę, chodzi o gospodarkę, no ale przeczą temu nawet wypowiedzi polityków niemieckich. Niedawno wyszło na jaw, że niemiecki rząd był gotów jeszcze za prezydentury Donalda Trumpa zapłacić około miliarda euro Amerykanom za to, żeby znieśli sankcje nałożone na Nord Stream. Chcieli Niemcy kupować gaz łupkowy od Amerykanów, którego w istocie nie potrzebują, po prostu chcieli wykupić się od sankcji. To chyba też pokazuje, że to rzeczywiście nie jest tyle projekt czysto ekonomiczny, gospodarczy, co właśnie polityczny. Ale w takim razie, panie profesorze, do czego mogą konkretnie użyć Niemcy i Rosjanie, czy mogą tutaj jakoś współdziałać, tego gazociągu, jeżeli on już powstanie i tej nowej sytuacji, którą wytworzy jego istnienie, jak odnośnie Polski mogą Niemcy zwłaszcza wykorzystać te nowe formy nacisku? No i polityka niemiecka w dziedzinie energetyki, jak wiadomo, czy energii ogólnie, polega na tym, że oni rzeczywiście zrezygnowali z jednej strony z energii nuklearnej, że będą się z tego wycofywać. Też ciągle jest zapowiadane, jest to nie jest realizowane również z produkcji z węgla i z węgla brunatnego, mimo że ciągle jednak akurat mimo zapowiedzi, mimo prób produkcja się odbywa, nawet jest rozwijana produkcji z energii elektrycznej z węgla. No ale z drugiej strony łączy się oczywiście to z polityką również europejską, prawda? Przechodzenie na odnawialne źródła energii generalnie. I teraz gaz miał być takim paliwem, teraz się mówi pośrednim, ale kiedyś zastępującym węgiel. W Polsce, jak wiadomo, Polska, każda gospodarka zależy, bez energii, zwłaszcza energii elektrycznej, a ona ma być przeprowadzona jakby taka elektryfikacja w zasadzie całych sektorów gospodarczych. Że Polska musi pod wpływem tej polityki oczywiście również opracować nową strategię, czyli musimy wychodzić z węgla, przenosić naszą produkcję energetyczną na odnawialne źródła energii i tak dalej, i tak dalej. Będąc krajem, który był bardzo uzależniony od węgla, bo jak wchodziliśmy w okres transformacji, to 100% polskiej elektryczności był produkowany z węgla. Ten proces jest dla nas bardzo trudny. No i pytanie jest następujące, to znaczy, czy rzeczywiście tej energii nam wystarczy, czy będziemy mieli na tyle mocy wytwórczych energii elektrycznej w przyszłości, że będziemy samowystarczalni. Węgiel sprawiał, że byliśmy samowystarczalni. Po drugie, wiemy, że źródła odnawialne są źródłami niestabilnymi, że w sytuacjach, że potrzebne jest zawsze zabezpieczenie stałymi źródłami wytwarzania energii. W pewnych przypadkach, tak jak we Francji, to jest energia nuklearna. Francja w związku z tym nie obawia się żadnych podnoszenia tych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. My dopiero jakby budujemy swoje zaplecze właśnie
które by umożliwiały nam bezpieczeństwo energetyczne, prawda, bo to głównie o to chodzi. No ale być może będzie taka sytuacja, w której będziemy skazani na gaz, który będzie przepływał z Rosji do Niemiec i to Niemcy będą ostatecznie gwarantem naszego bezpieczeństwa energetycznego i w ogóle bezpieczeństwa energetycznego całej Europy Środkowej, bo ten gaz może się okazać niezbędny do tego, żeby w ogóle, no w takiej sytuacji, jak jest teraz, prawda, gdzie przychodzi bardzo silny mróz, jest ostra zima, no to wówczas okazuje się, że moce produkcyjne, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, wtedy nie można polegać na, są ograniczone, jest ich potrzeba więcej, a po drugie, no, że nie gwarantują tego odnawialne źródła energii. No i w takiej sytuacji, kiedy niedoboru, deficytu produkcji energii elektrycznej, może się okazać, że jesteśmy zależni właśnie od dostaw gazu i to gazu nie z Norwegii, prawda, nie gazu skroplonego, przez tylko właśnie tego gazu, który będzie wytwarzany, znaczy przekazywany przez stronę rosyjską, stronie niemieckiej, a Niemcy będą jego dystrybutorem na całą Europę Środkowo-Wschodnią. Więc to jest kwestia, w jakim sensie, teraz wracając do geopolityki, to jest w jakimś sensie kwestia też suwerenności, prawda, i bezpieczeństwa i tego, czy nasza cała gospodarka, ale też życie mieszkańców, prawda, no bo w sytuacji ostrego mrozu, jak wiadomo, ogrzewanie naszych miast, prawda, i naszych wsi, naszych domostw ogólnie jest sprawą zasadniczą, czy to będzie zależało od decyzji na jakiegoś kogoś, kto będzie tym gazem zarządzał w Niemczech, który będzie przypływał właśnie po dnie Bałtyku, na jakiegoś Gerharda Schrödera, powiedzmy, który takie decyzje będzie podejmował. No wszyscy wiemy, jak jest w sytuacjach kryzysu. No dzisiaj kryzys szczepionkowy to pokazuje, że wtedy, kiedy brakuje jakiegoś towaru czy produktu, czy dobra o znaczeniu strategicznym, życiowym, rozpoczyna się bardzo silna konkurencja, no niezależnie od prób, nie wiem, jakiegoś solidarnego zachowania. Tak będzie w przypadku kryzysu na rynku energii. A czym w takim razie, panie profesorze, są w istocie motywowane sankcje, jakie Stany Zjednoczone na Nord Stream nakładały? Czy tu chodzi tylko i wyłącznie o interes ekonomiczny właśnie, czy jednak także o jakieś kwestie geopolityczne? I jak pańskim zdaniem może zmienić się stanowisko Stanów Zjednoczonych teraz za prezydentury Joe Bidena w tej kwestii? No, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, no, oczywiście zawsze strona niemiecka twierdzi, że to są również gospodarcze interesy Stanów Zjednoczonych. No i jeżeli już mówimy o gospodarczych interesach, to powiedziałbym, wolę interesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych, nie interesy gospodarcze Rosji. Więc się mówi, że że Stany Zjednoczone są zainteresowane sprzedażą gazu skroplonego, no i w związku z tym oczywiście starają się obłożyć sankcjami gaz rosyjski Nord Stream 2. Ale chciałbym powiedzieć tak, że oczywiście jest jeszcze jeden motyw, o którym nie wspomnieliśmy, no to jest oczywiście kwestia uzależnienia Europy od Rosji i jej partnera, Niemców, ale od Rosji. Przy czym jeszcze jest inny element, o którym nie wspomnieliśmy, no przecież za ten gaz Niemcy będą płacić, prawda? To jest wspieranie reżimu Putina miliardami euro każdego roku, więc... A więc właśnie ta wypłata za drugą wojnę światową, jak mówił prezydent Steinmeier, w teorii przynajmniej. No, on oczywiście grał na takim poczuciu winy Niemców. To jest jakby stały element uzasadniania polityki niemieckiej wobec Rosji, tej takiej
tak zwanej nastawionej na dialog, prawda, czy podtrzymywania kontaktów. To bardzo mocno, szczególnie właśnie wśród socjaldemokratów, tak zresztą kiedyś to było u podstaw tak szeroko chwalonej w Polsce polityki wschodniej Willy Brandta. No, polega na tym, że zawsze uzasadniano tym, jak wielkie ofiary poniósł Związek Sowiecki, jak bardzo zniszczono zostały tereny Związku Sowieckiego, jakie zbrodnie popełniali tam Niemcy i Wehrmacht. To jest o tyle anachroniczne, można powiedzieć, że pan prezydent Steinmeier powtarzał to, czego się nauczył, co było jeszcze taką mantrą powtarzaną przez historyków niemieckich jeszcze w latach 90., no bo zapomniano, że wojna toczyła się głównie jednak na terytorium dzisiejszej Białorusi, dzisiejszej Ukrainy, krajów bałtyckich i już ja pomijam Polskę, też na polskich terytoriach wschodnich, prawda, no bo to też jest tak, że w tej wyobraźni historycznej traktuje się zajęte przez Sowietów Kresy, jakby to była integralna część Rosji. Ciekawe, że to poczucie winy nigdy tak silnie nie działało w relacjach polsko-niemieckich. No i w ten sposób to uzasadnia. Ale wracając, panie profesorze, do Ameryki, to jeżeli ja dobrze pana profesora rozumiem, Stany Zjednoczone mogą obawiać się tego, że jeżeli rzeczywiście dojdzie do budowy tego Nord Stream 2, która pewnie jest już bardzo bliska i Polska będzie w tym sensie wtedy przez to bardziej kontrolowana przez Niemcy, no to po prostu siła oddziaływania Ameryki na przykład na Polskę czy inne kraje naszego regionu po prostu spadnie i pewne rzeczy, które Stany Zjednoczone mogłyby sobie od nas życzyć, nie będą realizowane ze względu na silniejszą pozycję Niemiec. No, to jest niewątpliwie pewien rodzaj rywalizacji, nierównej rywalizacji, ponieważ Stany Zjednoczone są ciągle silnym imperium. Bezpieczeństwo Niemiec zależy od obecności wojsk amerykańskich na terenie Niemiec i wszyscy pamiętamy, z jakim wielkim zaniepokojeniem przyjęto deklarację prezydenta Trumpa o wzmocnieniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce w kontekście redukcji tych wojsk, ilości tych wojsk w Niemczech. No, Niemcy są związane, jeżeli chodzi o swoje bezpieczeństwo militarne, układem 4 plus 2, no, na przykład no, mają ograniczoną ilość armii, prawda, wojska, nie mogą pewnych rodzajów broni nuklearnej na przykład posiadać i tak dalej, prawda, więc są bardzo, to były warunki zjednoczenia, które są bardzo ograniczają ambicje, które niewątpliwie w Niemczech istnieją, takie mocarstwowe ambicje. No ale z drugiej strony Niemcy oczywiście mają ambicje światowe, nie mogą zrealizować to w związku z tym, że są dosyć małym krajem, chociaż niezwykle silnym gospodarczo. Parafem można przypomnieć znane powiedzenie o tym, że Niemcy są za duże dla Europy, a za małe dla świata. To ciągle ta logika obowiązuje. Ale mając za sobą Unię Europejską i mając za sobą też jako, powiedzmy, taki zaplecze gospodarcze wspominające całą Europę Środkową, to też całą Mitteleuropa, no mogą być jakimś graczem światowym. No i o to w gruncie rzeczy też chodzi, prawda? Że mogą w ten sposób chronić swoje interesy, nie tylko w stosunku do Rosji, prawda? Ale nie tylko w stosunku do Stanów Zjednoczonych, ale realizować w stosunku do Chin. Warunkiem jest istnienie Unii i no, sprawowanie w tej Unii dominującej roli. Oczywiście, jak wiadomo, Unia jest tworem skomplikowanym, tam trzeba się układać jeszcze z Francuzami, z innymi krajami. Ale w tym sensie pan redaktor ma rację. No to w związku z tym oczywiście Europa Środkowa jest takim też miejscem ukrytej rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Jeżeli się pojawiają jakieś inicjatywy, które mają charakter autonomiczny w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to zawsze to wywołuje pewną obawę niemiecką i Niemcy się starają wejść w te inicjatywy.
A czy, panie profesorze, jeżeli mógłbym jeszcze, bo nie mówi pan profesor o tej zależności militarnej Niemiec od Stanów Zjednoczonych, o tym amerykańskim parasolu nad Niemcami. Domyślam się, że nie wszystkim Niemcom ten parasol jest na rękę, nie mogą się go pozbyć. A czy jest możliwe, czy jest do przyjęcia dla niemieckiej myśli strategicznej, żeby starać się zamienić ten parasol amerykański przynajmniej częściowo na parasol rosyjski, albo uwolnić się od amerykańskiego i właśnie za pomocą jakichś instrumentów oferowanych przez Rosję przykryć tę lukę, która powstałaby wtedy, gdy idzie o militarne bezpieczeństwo Niemiec? Być może ktoś snuje takie rozważania. Byłoby to jednak dosyć z punktu widzenia niemieckiego nierozsądne. No, wszyscy pamiętamy, jak to było w latach 20. stulecia. Myślę, że raczej pojawiały się inne idee, no takie, o których mówiono publicznie, mianowicie, żeby się schronić pod parasol francuski raczej, prawda? To znaczy rozbudować, i to będzie chyba szło w tym kierunku, rozbudować armię Europy, stworzyć armię europejską, prawda? Czyli przejść od tego, od Unii jako tylko taki tworu politycznego posługujący się miękką siłą, wpływającego na politykę światową poprzez swoją siłę gospodarczą, tak, siłę rynku, wielkość rynku, do polityki już oraz polityki takiej soft power, więc no, nie wiem, idei, ideologii, do w stronę no, takiego już tworu politycznego wyposażonego również w pewną siłę militarną. Ponieważ Francuzi też tego chcą, no i takie propozycje jakby składali, tylko rzeczywiście no, ta ochrona francuska jest oczywiście dużo słabsza, prawda? No, co więcej, Francuzi nie chcieliby jednak rezygnować z możliwości decydowania na przykład o użyciu właśnie tych sił militarnych, które byłyby w dyspozycji, nie wiem, europejskiej, czy oddane przez Francuzów w dyspozycji europejskiej. No bo to jest oczywiście ostatni taki element suwerenności Francji, która przegrywa zdecydowanie tę rywalizację z Niemcami. Więc to jest jakby, moim zdaniem, to będzie jest bardziej możliwy kierunek. Stosunek Niemców do Rosji jest bardzo ambiwalentny. Tak? Z jednej strony są bardzo silne siły prorosyjskie, chęć wykorzystania też możliwości ekonomicznych, które daje współpraca z Rosją, używania Rosji do tego jako partnera w rywalizacji z Chinami, w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. Panie profesorze, ja pytałem o te kwestie ewentualnie współpracy wojskowej z Rosją po niedawnej wypowiedzi prominentnego polityka alternatywy dla Niemiec, Aleksandra Gaulanda, bo on przy Bundestagu wypowiedział się niezwykle ciepło o traktacie w Rapallo i traktat w Rapallo przedstawił jako pewien wzór współpracy także dla dzisiejszej epoki, między innymi sami Rosją. No, a jedną z konsekwencji tego traktatu była przecież także współpraca militarna ówczesnych Niemiec i Sowietów. Jak rozumiem, to według pana profesora jest jednak dzisiaj myślenie marginalne. Czy może Gauland poza jakiś margines już z tym myśleniem wykracza? No jak powiedziałem, to znaczy tak, z jednej strony jest bardzo silna tendencja, teraz tak oczywiście w AfD, która tak jak wszyscy bardzo konserwatywni Niemcy patrzą na Rosję, czy nacjonalistycznie nastawieni w takim tradycyjnym sensie niemiecko-narodowo myślący, patrzą na Rosję, prawda, i patrzą na tą odbudowę pozycji Niemiec, która się zakończyła katastrofą po 18 roku dzięki współpracy z Rosją. I to będzie się pojawiało. To jest tak samo oczywiście obecne w SPD. Być może o tym wspomniałem, że ta Rosja ma być takim, może być takim wehikułem czy lewarem, ta współpraca z Rosją do jeszcze podniesienia znaczenia Niemiec w polityce globalnej, międzynarodowej. Z drugiej strony chciałem tylko tyle powiedzieć, że do tej pory jednak mainstream polityki niemieckiej też Rosji się obawia, no jednak to Armia Czerwona doszła do Berlina, prawda, i
I jest tam zawsze taki element też obawy przed nieobliczalnością, przed... Poza tym Rosja oczywiście ten cały burzy ten wizerunek Niemiec jako mocarstwa moralnego, jako czempiona liberalnej demokracji. Więc jak pan redaktor zauważy, prawda, ta polityka jest taka dwoista, że z jednej strony się wspiera Nawalnego, którego się leczy tam w Charité berlińskim, mówi się o społeczeństwie obywatelskim, utrzymuje się kontakty z opozycją, krytykuje się Putina, z drugiej strony się z tym Putinem robi interesy właśnie takie jak Nord Stream 2, więc jeżeli Niemcy będą wchodziły w relacje z Rosją, to nie po to, żeby Rosja panowała nad Niemcami, tylko żeby Niemcy panowały nad Rosją. W związku z tym muszą to robić w sposób inteligentny. Tak? Oddanie się tylko swojego bezpieczeństwa w ręce Rosji byłoby oddaniem części suwerenności Niemiec. Prawda? To jest tak samo jak z tym Nord Stream 2. To chodzi o to, że będziemy współpracować razem, ale ostatecznie to chodzi o to też, żeby Rosja była trochę uzależniona od Niemiec, prawda? I to Niemcy będą siedziały przy kurku z gazem do Europy i będą mogły to odpowiednio kontrolować. Więc to jest też tego typu gra, ale te tendencje, o których pan mówi, niewątpliwie istnieją, a też pokazuje, jak trudno nam jest, nam, Polakom i Polsce, znaleźć odpowiedniego partnera w Niemczech, bo na skrajnej prawicy, prawda, wśród konserwatywnych ludzi właśnie myślących narodowo, w kategoriach narodowo-niemieckich, których jest też trochę w CDU, a część z tego CDU odpłynęła do AfD. No to widzimy, prawda, taki też pamięć o wspaniałym wieku XIX, w którym sojusz z Rosją, prawda, i długi pokój z Rosją przyniósł rozkwit Niemcom, prawda, i też wspólne zwycięstwo nad Napoleonem w pewnym sensie. Więc to jest bardzo mocny motyw i to dotyczy, jak mówię, też partii takich jak SPD czy FDP, czyli liberałowie. I lewicy oczywiście, postkomunistycznej lewicy. I lewicę pokomunistyczną, która z innych powodów też, ale też mocno broni. Trochę nie dotyczy to zielonych, zwłaszcza tej generacji, która wywodzi się z trockistów i maoistów, ponieważ oni tradycyjnie byli niechętni Związkowi Radzieckiemu i Rosji i tak dalej. No ale to już jakby mniejsze. Natomiast my nie znajdujemy tam specjalnie partnerów, to znaczy tych, takiej myśli politycznej, geopolitycznej niemieckiej, która by powiedziała, że zbudujemy siłę Europy i też siłę, spoistość Unii Europejskiej, opierając się na realnym partnerskiej relacji z Polską, na przykład z Polską i Europą Środkową. Ta myśl, która czasem się przewijała, pojawiała się w myśli geopolitycznej czy politycznej niemieckiej, no dzisiaj niestety ja jej nie widzę. U nas się zawsze przeradza to partnerstwo zawsze w rodzaj pewnego protekcjonizmu czy neokolonializmu, jakbyśmy już tak ostro mieli powiedzieć, ale w takiej formie łagodnej i stawianie na siły takie, które tę politykę mogłyby realizować w krajach Europy Środkowej, takim jaką siłą jak jest Platforma Obywatelska i takim politykiem, którym był Donald Tusk, no, który był najlepszym premierem z punktu widzenia Niemiec, interesów niemieckich w Polsce. Panie profesorze, gdy jesteśmy już przy tej polskiej polityce, to jedno jeszcze właśnie na koniec pytanie. Komisja Europejska naciska na polski parlament w sprawie możliwie jak najszybszej ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Tu mówił pan profesor o suwerenności energetycznej Polski. W przypadku Funduszu Odbudowy idzie o suwerenność polityczną. Ten słynny mechanizm praworządności również pan profesor krytycznie nie oceniał. Co powinien zrobić polski parlament? Ratyfikować ten Fundusz Odbudowy, czy jednak ze względu na możliwe zagrożenia związane z ograniczaniem polskiej suwerenności należy to odrzucić? Panie redaktorze, ja uważam, że sytuacja jest bardzo złożona i trudna. To znaczy my niestety nie jesteśmy w takim położeniu jak Wielka Brytania, to znaczy nie jesteśmy
drugą gospodarką w Europie, nie jesteśmy położeni na Wyspach Brytyjskich oddzielonymi od kanałem od reszty Europy, kanałem La Manche, nie mamy sieci powiązań z całym globem w postaci Commonwealthu, nie mamy języka, który jest językiem światowym i tak dalej. Leżymy w środku kontynentu, w którym moim zdaniem sytuacja, która była dla nas korzystna, geopolityczna, mniej więcej zaczęła się zmieniać na naszą korzyść od lat 70. poprzez i potem poprzez upadek komunizmu, tak, doprowadzenie do upadku muru berlińskiego, połączenie Europy, otwarcie rynków i tak dalej. To była sytuacja dla nas bardzo sprzyjająca. I również uczestnictwo w Unii Europejskiej, cała transformacja pokomunistyczna, mimo że popełniono bardzo wiele błędów i zapłaciliśmy za to dużą cenę, jako społeczeństwo też swoim przemysłem po części, który był moim zdaniem do uratowania w znacznej części i tak dalej. Wtedy panował liberalizm, ale ogólnie rzecz biorąc to całe te procesy były dla nas korzystne i wzmacniały naszą suwerenność, bo my dzisiaj jako państwo, to że w ogóle rozmawiamy tak jak rozmawiamy, i że na przykład Handelsblatt może napisać w ostatnich dniach, że Polska jest małym cudem, krajem małego cudu gospodarczego, to jest wynik też nie tylko ciężkiej pracy Polaków, nie tylko dobrego rządu, szczególnie od 2015 roku i w roku 2005-2007. I tylko to jest oczywiście też wynik tego, tej sprzyjającej nam sytuacji. Otóż moim zdaniem ona się zmienia na naszą niekorzyść i rzeczywiście ja się zgadzam z tymi wszystkimi, którzy mówią, że nasza suwerenność jest ograniczona coraz bardziej. Ona jest ograniczona przez to, że warunki brzegowe też naszej polityki gospodarczej są ustalane w Brukseli. Tylko jest pytanie następujące. Też ja jestem też bardzo zaniepokojony tym planem odbudowy, bo on oczywiście będzie oznaczał dalszą kontrolę naszej gospodarki, podejmowania różnych decyzji przez instytucje unijne. Znaczy, to jest krok dalszy do centralizacji Unii i tak dalej. W związku z tym ja te wszystkie obawy podzielam i tę krytykę. Z drugiej strony jednak muszę, no tak jak zacząłem od tego, prawda, od naszego położenia, które sprawia, że my nie bardzo mamy możliwość pewnego ruchu na tej szachownicy, prawda, taki jaki mieli Brytyjczycy, za który na pewno zapłacą na początku dużą cenę po to, żeby moim zdaniem odnieść sukces ostatni. To za 10 lat będziemy widzieli. Już widzimy to, że na przykład w sprawie akcji szczepień ich odzyskana suwerenność im się dobrze przysłużyła. No ale my jesteśmy w innym położeniu. I teraz no, to, co robimy, co staramy się robić w Unii, no to w ramach, tych ramach, które istnieją, walczyć o polskie interesy, uznając też zresztą, że niektóre cele unijne są nawet dla nas korzystne, bo ja ostatecznie uważam, że transformacja naszej gospodarki w kierunku mniej emisyjnej jest pozytywna, tylko że to się odbywa za szybko, mało realistycznie, kosztem, prawda, zbyt dużym kosztem społecznym i tak dalej, o tym można rozmawiać. I teraz wracając do pańskiego pytania. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudna decyzja, ponieważ przyjęcie tego programu odbudowy oznacza no, przyjęcie też pewnych zobowiązań, prawda, na siebie, też właśnie przemiany gospodarki, ale te zobowiązania będziemy mieli też niezależnie od tego, czy ten fundusz wejdzie w życie, czy nie. No, na przykład cele klimatyczne Unii. Za chwilę będzie uchwalone, być może trwają na ten temat negocjacje prawo klimatyczne Unii, które i tak wymusza na nas pewien kierunek. Więc to jest bardzo trudny dylemat. Jeżeli to odrzucimy natomiast, no to oczywiście znajdziemy się w sytuacji głębokiego konfliktu. Niewątpliwie te pieniądze, one nie są tak kluczowe dla nas, prawda, jak się mówi w innych stolicach Europy, ale są oczywiście potrzebne na to, żeby
żeby dla polskiej gospodarki. Więc ja nie wiem, czy to jest ten moment, żeby powiedzieć nie, czy też mamy walczyć właśnie o pewne szczegóły, implementację tego projektu po to, żeby naszą suwerenność czy siłę naszej gospodarki wzmacniać. Ale uważam, że przede wszystkim to, co jest ważne, ważna jest bardzo poważna debata, również debata w polskim Sejmie, gdyby to była izba poważna i takie poważne debaty można były toczone. Przede wszystkim my musimy uświadomić Polakom, prawda, w jakiej jesteśmy sytuacji, że to nie jest tak, że myśmy z komunizmu przeszli do jakiegoś raju, w którym nie ma interesów narodowych, w którym nie ma silnej walki o władzę, w którym nie ma zagrożeń, że zagrożeniem dla naszej suwerenności nie jest tylko Rosja, ona jest zagrożeniem militarnym, twardą siłą, tylko że są pewne procesy gospodarcze, polityczne, które są właśnie w Unii Europejskiej. I dopiero wówczas, kiedy no, będziemy mieli też świadome z naszej swojej sytuacji społeczeństwa, przynajmniej bardziej świadome niż do tej pory, możemy i podejmiemy taką dyskusję, możemy się zastanowić, jaką decyzję w przyszłości powinniśmy podjąć, zdając sobie sprawę, że wielkich alternatyw w tym momencie nie mamy, bo o tym, o czym mówimy, nad tym pracujemy, to jest kwestia rozwoju kooperacji regionalnej, prawda? Te wszystkie inicjatywy, które się ostatnio Polska rozwija, zaczęła rozwijać się dopiero od paru lat, to są jakieś budzące nadzieje na przyszłość projekty. Ja uważam, że realizm polityczny nakazuje dzisiaj nam pozostanie w Unii i walkę trudną bardzo o jej kształt. O to, żeby pewne procesy nie nastąpiły, żeby pewne procesy osłabić, żeby je skierować w innym kierunku, żeby budować sojusze i to też sojusze nie tylko w naszym regionie, tylko w całej Europie Zachodniej. Moja grupa polityczna, jak pan wie, EKR, stojąc na gruncie eurorealizmu, czyli realnej oceny polskiej sytuacji, no teraz robimy serię konferencji, właśnie tego rodzaju politykę usiłuje uprawiać. Chcemy zbudować i znaleźć sojuszników. Mówiliśmy o Niemczech, tam jest trudno, ale myślę, że też są ludzie, do których można trafić, też i siły polityczne, i zorganizowane środowiska, ale chcemy działać również z naszymi partnerami we Włoszech. Kluczowy kraj, moim zdaniem, to, co się będzie działo we Włoszech, dla przyszłości Unii, również dla Hiszpanii i tak dalej. Ponieważ my możemy zmienić te warunki brzegowe dla nas, zmieniając Europę, a nie jakby podejmując w pojedynczo, jako kraj, jako Polska, walkę, czy to gospodarczą, czy to ideową, bo to, czy też, czy też społeczną, czy polityki społecznej, jako właśnie tylko Polska, jako jeden kraj. Musimy być w pewnym sojuszu. I Polska ma, moim zdaniem, ogromną rolę do odegrania jako lider tych innych tendencji, prawda? Innej wizji Europy, innej wizji Unii, reformy Unii. No, czy będziemy w stanie to spełnić, czy nie, trochę zależy od naszej sytuacji wewnętrznej, od naszej siły gospodarczej, ale też od naszej świadomości politycznej, umiejętności rozmowy i budowy tego rodzaju sojuszu. I życzę, panie profesorze, żeby ta praca, o której pan mówi, rzeczywiście przynosiła owoce i żeby ta strategia i stojące za nią koncepty okazały się rzeczywiście słuszne. Mam nadzieję, że i ta rozmowa do pewnego podnoszenia świadomości tych rzeczywistych problemów się przyczyni. Bardzo dziękuję panu za poświęcony czas. Wszystkim naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę i na koniec raz jeszcze zachęcam do tego, żeby nasz kanał wspierać. Jak to można robić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Raz jeszcze dziękując, z Panem Bogiem. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję.